projekt powstał mniej więcej, zaczął się pierwsze koncepcje, kiedy oni siedli i zaczęli myśleć, że mają dość C++, w którym ciągle piszą, to się zaczęło około 2007 roku, potem został upubliczniony w 2009-2012, to jest pierwsza oficjalna wersja. 2-3 miesiące temu, coś koło tego. Hello World no, nie obejdzie się bez. Myślę, że tutaj wiele nie ma do tłumaczenia. Spróbuję to uruchomić. O czym warto wspomnieć, pliki są w UTF-8 dla Google Go. Można różne krzaczki, można dziwne nazwy zmiennych robić, ale to nie jest potrzebne. Krzaczki są dlatego, że Windows sobie nie radzi z UTF-em niestety za dobrze. Natomiast co tutaj na początek warto zauważyć, że dosyć łatwo się to uruchamia, jak już się dobrze napisze. Czyli go run. Nie trzeba pisać żadnych makefile'i, nie trzeba odpalać kompilatora ze stosem flag. Go run i leci. Hello World, z swoją drogą też pan Thompson. Z tych zalet, które mi się podobają, to jest przede wszystkim podejście właśnie autorów, że jest to język bardzo, bardzo praktyczny. Unikają jakichś udziwnień, starają się raczej odejmować rzeczy z języka niż dodawać, upraszczać, jakby ten tak zwana zasada less is more, czyli mniej jest, mniej to, jak, to więcej. Przykładem takich rzeczy, które są praktyczne, jest narzędzie, które jest też dostarczane z językiem Go FMT, które od razu formatuje plik do jednej jakby składni, do jednego formatowania, tam wcięcia, jakieś klamry. Jeśli się to jakoś krzywo napisze, to on wyrównuje i po prostu potem trzeba zmerdżować dwa codebase'y, to nie ma problemu, że ten sobie zrobił tak klamry, ten tak i teraz czytaj to wszystko, tylko go FMT ciach i można oglądać. Druga rzecz, która w szczególności po pewnych doświadczeniach z C++em jest zrozumiała, dlaczego to jest zaleta, to jest podejście no surprises, czyli że nie chcemy, żeby coś się działo gdzieś tam w domyśle. Na przykład w C++ie możemy mieć destruktor, który odpali jakiś zupełnie nowy program, wyśle dane gdzieś tam w kosmos, którego nie odpalamy jakoś explicite. Musimy pamiętać, że on zostanie uruchomiony.
Przeładowanie operatorów. Też w tym języku nie ma czegoś takiego, bo na przykład mamy coś plus coś i tak naprawdę nie wiemy za dobrze, co tam się dzieje w C++ie, jeśli nie pamiętamy, że tutaj akurat zostanie ten plus, a nie tamten plus wywołany. No i poza tym inne rzeczy, na przykład jak na GitHubie trafię na jakieś źródła w Pythonie, no to przyjemnie mi się to czyta. Jak trafię na jakieś źródła w Go, też mi się przyjemnie czyta. Jak trafię jakieś źródła w C, no to może się tam dziać coś dziwnego. Jak trafię jakieś źródła w Perlu, to idę do łazienki, myję ręce, zamykam usta. Performance, czyli Go nie kompiluje do jakichś tam wirtualnych bytecodów, tylko od razu do binarek, w związku z czym performance jest dobry. Nie jest C++a performance, jest blisko, jest gdzieś tam okolice C++, Java, w tych rejonach. Z tym, że tak, no jest to język, który jest stosunkowo młody w porównaniu nawet z Javą, a co dopiero z C++em, więc jak na wersję 1.0 można powiedzieć, że jest bardzo dobra wydajność. Teraz przechodząc do takich jakichś punktów co do samego języka, które jako zaleta są często wymieniane, to jest właśnie to, że zamiast wątków wprowadza taką jakby abstrakcję wygodniejszą w użyciu, czyli nie ma tego, że musimy gdzieś tam walczyć jakieś zasoby, zastanawiać się, czy jak założymy te mutexy w takiej kolejności, a nie w innej, to nie będzie deadlocka, tylko tworzy się takie małe jakby procesy, jakby mini wątki, które bardzo niewiele zasobów zużywają. Między innymi jest mechanizm wymieniania wiadomości. To może znane jest pod hasłami też podobne mechanizmy jak message passing, model aktorów, jakieś tam Erlangowe green threads. Są tam pewne różnice między każdym z tych podejść, ale ogólna idea jest taka, że są małe, dyskretne elementy jakieś wykonujące jakiś kod, jakąś logikę i one wymieniają się jasno określonymi wiadomościami. Dzięki czemu łatwiej to ogarnąć wszystko. Jakoś nawet można sobie rozrysować, to jest też porównywane do jakiegoś data flow albo w fabrykach, gdzie tam są taśmociągi, które przesyłają od jednego stanowiska do drugiego jakieś rzeczy. No i to jest to jakoś do takiego rozrysowania na płaszczyźnie i zrozumienia. Taki przykład kodu, który korzysta, żeby to nie było tak na sucho, z tego feature'a. Pierwsze to jest, czy to jest w ogóle czytelne, nieczytelne, jakie... Myślę, że nie jest jakieś, jakby ktoś miał pytania, co któryś tam element znaczy, to bardzo proszę zadawać, albo w ogóle jakieś ogólne. No mamy tutaj jakby funkcję, w której generujemy do kanału C, wrzucamy jakieś tam liczby od podanej do plus 2, dodając tam do 5 razy. No i odpalamy w mainie 2 razy taką goroutinę. No i one są startowane właśnie w osobnym jakimś tam kanale, gdzie nie musimy się przejmować, nie blokująco, są odpalane powiedzmy w tle i na końcu zbieramy te wyniki i wypisujemy. Tutaj jeszcze ten comax prox to jest mechanizm, przy pomocy którego zaznacza się, ile wątków chcemy, żeby fizycznie było, na których tego routines będą schedulowane. Sam kod. Na początku jest dołożona obowiązkowa deklaracja package. No i importujemy tutaj biblioteki do drukowania i do tych wątków deklaracji.
No i widać, że to jest nie po kolei, gdzieś tutaj to zero się wcięło. Jak przy drugim odpaleniu mamy niedeterminizm na tych wątkach, w innej kolejności zostało zaskedulowane. No więc widać, no jest to prostsze na pewno niż tworzenie wątku na przykład w C++, gdzie trzeba w ogóle na każdej platformie jakichś innych pitreców używać albo w Windowsie czegoś tam. Nawet w Javie, żeby wątek stworzyć, no to jakieś klasy trzeba sobie tam deklarować i poza tym wymiana informacji nie jest taka prosta. Dobra. No, tutaj narysowałem też, jak właśnie koncepcyjnie można to sobie przedstawić. Drugą przyjemną rzeczą są interfejsy. Mechanizm interfejsów w Go realizuje coś takiego, jak jest w Pythonie, czyli tag typing, że nie musimy jak w Javie albo C++ znowu wstępnie deklarować, ta klasa realizuje takie a takie interfejsy. No i jak to widać na bibliotece Javy, każda klasa, jaką się da, ma tam kilkanaście interfejsów już z góry pomyślanych, że może ktoś kiedyś będzie chciał użyć takiego interfejsu. No ale jak my chcemy z jakąś inną klasą coś wspólnego znajdziemy, no to nie da się tego w Javie połączyć, to już jest wszystko set in stone i kaplica. Tutaj możemy sobie sprawdzić, jakie metody są w danym typie i do tego na tej podstawie później stworzyć interfejs, który będzie uwspólniał wszystkie te typy, pozwalał się do nich odwoływać. I jest to też z kolei w przeciwieństwie do Pythona, jest to sprawdzane już na poziomie, w momencie kompilacji. W Pythonie dopiero kiedy jest to odpalane, to można sobie sprawdzić, czy taka metoda istnieje, czy nie, jest tam zawsze jakieś obciążenie. Tutaj jest to zrobione już w momencie kompilacji. Tutaj mamy przykład właśnie, jakiś interfejs sobie deklarujemy, który ma jedną metodę, która zwraca integer. Tworzymy strukturę wektor, ma tam cztery pola. No i implementujemy tą metodę dla wektora. Klasyczny tam wzór, pierwiastek i tak dalej. I teraz możemy sobie stworzyć tablicę, w której zarówno konstruujemy taką strukturę i je wrzucamy, jak i jakiś tam obiekt z biblioteki standardowej, który jest bufor. On też ma, sprawdziłem sobie, poszukałem wcześniej, żeby miał właśnie metodę len. No i to też się uda odpalić. To już jest po sformatowaniu GoFMT. Tutaj mamy interfejs, mamy strukturę, mamy metodę, mamy tablicę. No i tutaj mamy maina, który idzie po tej tablicy i po kolei wypisuje, odpala metodę len i wynik wypisuje. Na górze ponownie include. To w pierwszym przypadku był to wektor, gdzie 0 do 3, 4, czyli Pitagorasa 4 do 3 będzie 5. A tutaj mamy string 3 literki, długość jest 3. Możemy sobie dopisać jeszcze jakąś na A. Nie było, że oszukuję. No i jest. Jak to może być sprawdzone w trakcie kompilacji, czy dana funkcja, czy dany obiekt ma typ, skoro możemy w trakcie pracy programu coś dodawać? Więc do danej mapy, czy tam czegoś. To, co powiedziałem, to była szybka wersja. Najpierw, prawda jest taka, że najpierw sprawdza, jeśli statycznie tylko potrzebujemy, to może to sprawdzić już w czasie kompilacji, ponieważ zna wszystkie typy i może sobie sprawdzić, czy coś tam jest.
tak jak w tym przypadku, co prawda dodajemy w momencie w działania programu, ale on tutaj widzi, że to jest tablica, w której musi być lengthy obiekt i wie, jaki jest wynik tej metody tam new buffer string, że ona zwraca jakiś tam obiekt, więc wie, czy ten obiekt w tej klasie ma taką metodę, więc już to może sprawdzić. Czyli i tak nie działa szybciej, bo i tak to w trakcie działania programu jest ponownie sprawdzane. To jest w momencie kompilacji, ale jeśli mamy jakieś, bardziej już w stronę rzutowania idziemy, wtedy on robi za pierwszym przypadkiem, kiedy musi sprawdzić. Sprawdza, tworzy sobie wewnętrznie właśnie taką fasadę jakby, czy taki obiekt tłumaczący tam jakieś wskaźniki do tych metod i potem już przy następnych użyciach ma to gotowe i korzysta. Jednocześnie przed chwilą mówiłeś, że to jest takie mylące, że w C++ przyładowanie operatorów tutaj nie ma, ale czy takie wrzucanie do jakiegoś obiektu, jakiejś funkcji tak gdzieś z boku nie jest jeszcze bardziej mylące niż przeładowanie operatorów? Taki... Mówisz o tym lentu, tak? Tak, tak. Rzeczywiście taki kod się dobrze czyta? To jest... I tak... Tego nie można wrzucić gdziekolwiek. To możesz wrzucić tylko tam, gdzie deklarujesz ten typ. To znaczy nie możesz w jakimś innym... To jest w ramach pakietu. Pojedynczy pakiet, czyli jakby tam jakaś biblioteka, czy kilka... która obejmuje kilka obiektów. W jej ramach możesz to zdeklarować, ale poza już nie. To jest tak naprawdę inny syntaks. No, mogłoby to być wszystko w jednych klamerkach. Tutaj jest poza klamerkami. Z praktyki dla mnie było ok. Jedna fajna rzecz jest taka, że w Go są... można też tworzyć jakby metody na... Znaczy tak, można tworzyć typy, które są aliasami dla innych typów, tak jak typedefy w C++, ale są mocniej wiązane. To znaczy, jest to już nowy typ. I na takim typie można też sobie tworzyć metody. I to na przykład bywa wygodne, bo wtedy dosyć skracają się pewne, dużo mniej pisania jest. No i tam klamerki może też by było ciężko gdzieś upchnąć. Raczej sprawa syntaksu. Czy to jakoś w miarę tak, jest? Tak, bardzo dobra powiedź. Tak, tutaj kilka rzeczy przedstawiam, o których gdybym miał czas, to też bym opowiedział. Zobaczymy, jak się uda, jak wystarczy, może coś powiem. Między innymi typy zostały, wreszcie ktoś wziął na odwagę i wyczyścił składnie typów z C++ i nie trzeba raz w prawo, raz w lewo, raz w prawo, raz w lewo, tylko idzie wszystko po kolei. No i parę takich innych rzeczy. Z narzędzi, bo język językiem to jest jedna rzecz, ale druga, tak jak ten GoRun pokazywałem, bardzo fajny jest zestaw narzędzi, które są od razu dostarczane z językiem. Po pierwsze, tak, no fajne cechy mają też właśnie między innymi to, że jest cross-platform. Jest oficjalnie supportowany Linux, FreeBSD, OS X, Windowsy. Parę jest nieoficjalnych portów, które są w różnym etapie zaawansowania. x86, x64 ARM. Na x86 okazało się po pewnym czasie są tam pewne drobne czasem problemy. Jak się coś dużego serwerowego chce pisać, to lepiej na x64. Na Google App Engine to może być nawet, jeśli się interesujecie, ciekawe, też działa. Jest oficjalnie supportowany w jednym z kilku języków. Jest też oficjalny drugi kompilator GCC-Go, który pozwala linkować ze zwykłym kodem pisanym w GCC-u i w całym tam zestawie kompilatorów. Jedna rzecz tu przy okazji też z tych narzędzi w Go jest coś takiego, co pozwala stosunkowo łatwo w zwykłym Go, czyli nie w GCC-Go, linkować się z bibliotekami, też jakimiś legacy C pisanymi.
jest dość stosunkowo wygodny mechanizm, więc można jakoś tam korzystać z tego, co było wcześniej stworzone. Potem tak, samo narzędzie Go, ono łączy kilka różnych jakby takich narzędzi w sobie. Wcześniej były osobno, ale ostatecznie połączono je w jedną komendę. Pierwsza rzecz to jest przykład, jak można też ściągnąć z internetu jakąś już istniejącą bibliotekę. Jedna linijka i ściąga, kompiluje. Można używać. Pokażę. W tej chwili widać, że jest tylko jeden folder w bitbucket.org. Zaraz zrobimy więcej. Ściągnął tutaj jakieś sobie pliczki. Jak widać, jest plik z podkreśleniem test, który pozwala, w ten sposób się tworzy unit testy, więc zaraz go odpalimy kolejnym narzędziem. Przetestował się. Nie będę w tej chwili pokazywał korzystania z tej biblioteki, pisał jakiegoś tam kodu, bo nie mam czasu. Może jak starczy i będziecie chcieli, to mogę. No, dla mnie też jest to znowu coś pięknego po tym, jak widziałem na Linuxie, nie na Linuxie, różne makefile, automake'i, głowa boli, nigdy to nie działa, jak się ściągnie. Tutaj jest już. Na Windowsie, na Linuxie. Jeszcze jedno pod Godoc. To jest z kolei narzędzie do wyświetlania dokumentacji typu taki jak JavaDoc albo DocsyGen, to znaczy pisanej w kodzie. Bierze pliki źródłowe, przetwarza i od razu wyświetla jako HTML. I stronka golang.org, na której właśnie jest główną stronką tego języka, też jest w tym narzędziu, to znaczy lista pakietów tam jest właśnie przy pomocy tego narzędzia stworzona. Główna stronka też jest przez niego wyświetlana, chociaż tam nie jest, powiedzmy, ona dokładnie, no to są już jakieś pliczki HTML. I narzędzie pprof również jest dołączone do pakietu i pozwala z kolei profilować pod względem, czyli szybkość jakąś tam kodu oceniać, które funkcje najwięcej czasu zajmują, które najmniej, które warto zoptymalizować, żeby tego nie robić za wcześnie na niewartych funkcjach. Też jest to coś bardzo pożytecznego, co w innych językach często trzeba szukać, walczyć, tutaj jest od razu w pakiecie. Przede wszystkim w tej chwili są biblioteki, które linkują właśnie z jakimiś C, czyli z GTK, coś tam chyba, nie wiem, czy jest do Qt, czy nie ma w tej chwili. Są jakieś próby Windows, czegoś native zbudowania na kolach systemowych, ale to jakoś nie szaleje w tej chwili. Generalnie nie ma jakiejś takiej, powiedzmy, rozbudowanej i bardzo, bardzo dobrze działającej biblioteki w tej chwili do GUI.
też no, nie jest to prosta sprawa, jak w wiadomo w C++ no, było wiele prób, nigdy tak już naprawdę żadna do końca nie działała. Znaczy działały, ale każda miała wiele problemów. No, GUI cross platform nie jest proste, niestety. No, ale są próby z tym GTK, można się linkować, ktoś tam coś tam robił. Mnie to jakoś bardzo nie było potrzebne, więc nie próbowałem. Natomiast to może nawiązując tutaj do Hunted Game, to jest ostatnio właśnie na liście mailowej ktoś się chwalił, że pisze gierkę w Go, która tam też będzie jakoś cross-platform, no i o, no, bo SDL na przykład, on chyba się lepiej jakoś tak linkuje, bo tam jest mniej skomplikowane z tymi GUI-ami, więc w SDL wiem, że coś można z grafiką działać. No ale to nie jest stricte GUI. No i do tych gier, no to właśnie SDL, nie wiem, chyba OpenGL też ktoś linkował. Ogólnie też ten slajd, no to jest takie troszeczkę pytanie, to znaczy spotykałem się, jak robiłem wcześniej prezentację, no i na liście mailowej też widać takie pytania co pewien czas, no kto używa tego języka, czy są jacyś duży użytkownicy, żebyśmy my też mogli użyć i nie bać się, że to zaginie, że nikt tego nie będzie używał. Więc taki zamknięty krąg. Ktoś zacznie używać, jak ktoś inny zacznie używać, a ten ktoś inny zacznie używać, jak ktoś inny zacznie używać. No, autorzy mówią, że jest w Google używany, ale nie wolno im powiedzieć gdzie. Ja wiem o jednej firmie, Airbrake, całe API. Jak? Airbrake. Taki logger wyjątków w chmurze, całe API przepisali na to, byli w Rubim kiedyś. Gdzie? No byli w Rubim, haha. Co mogę powiedzieć, co wiem, to że właśnie w pewnym momencie ujawnili jeden projekt, ten Vitez, który jest jakimś tam w YouTubie używany, open source'owo go nawet udostępnili i on robi coś takiego, że na jakąś tam farmę MySQL-i jest taką jakby nakładką, która tak trochę zamienia w takiego NoSQL-a, takie coś pomiędzy MySQL-ami, a MySQL-em a NoSQL-em. Jest też oficjalnie zdeklarowany, że jest używany w Canonical, w Atlassian. A, jeszcze wracając do tego Google'a, to taka jeszcze jeden komentarz, że idąc do ubikacji założyłem tam takie przylepione karteczki porady, jak korzystać z Go, więc myślę, że to też jest jakaś wskazówka, że jest to prawdopodobnie rzeczywiście czasem używany. Nie wiem, jak często, ale jest promowany. Tinkercad to jest jakaś tam, to jest kolejny przykład aplikacji, która korzysta z tego jakiś tam oficjalnie. To jest coś, co dla użytkownika jest widoczne jako WebGL-owy, JavaScriptowy, taki CAD-owski programik prosty. Jako engine używa języka Go. MoveWeb to jest podobno jak ktoś tam deklarowali, że to jest jakaś biznesowa aplikacja, między pieniędzmi jakimiś obraca, ale nikt tego nie zna. Jest taka lista, gdzie też próbują zbierać jacyś tam fani tych, gdzie wiadomo, że jest używany ten język. Ja używam. Do czego? Musi można zapytać? Prywatnie do czego mogę w tej chwili, bo w czym innym mi szkole. Do czego możesz właśnie? Na końcu podałem jeden link, na przykład w tej chwili jako zabawka próbuję sobie skonwertować Lua interpreter do języka Go, żeby w nim można go było zintegrować. To ja na twoje pytanie. Poza tym do jakiegoś tam generowania jakichś tam stronek HTML-owych próbuję sobie tego użyć. Ogólne takie linki najważniejsze golang.org, stronka główna, no, szybko pokażę. Wygląda tak. Tutaj jest, no, opowiedziałbym na poprzedniej prezentacji, opowiadałem, ale trochę nie mam czasu. Warto sobie wejść i
Śmiało. Okej. No to co, tutaj jest to okienko na początku. To jest, tu można wpisać jakiś kod w Go i jest wysłany na serwer, skompilowany, odpalony wynik dostajemy na outputcie. Chcę sobie szybko coś przetestować. Z najważniejszych, no to tu mamy download Go. Co polecam, language specification, jest nieduża i do ogarnięcia. To jest też właśnie to, co mi się podoba w tym języku. W Pythonie dla mnie tam jest 10 sposobów na zrobienie jednej prostej rzeczy. Tutaj to jest jakoś jaśniejsze, właśnie podobnie jak w Lua, który też lubię. Jest to do przeczytania i się wie, i nie ma problemów. Jeśli ja chcę zrobić jakąś rzecz, to mam przykładowo tylko jeden sposób, żeby to zrobić? No pewnie więcej, ale powiedzmy nie ma jakichś takich udziwnionych. Jest jakby pętle się robi pętle i cześć. Nie ma jakichś takich tych w jednej linijce takich, że while się pisze po tym, co się chce dostać, czy jakichś takich tablicowych rzeczy. No dla mnie to upraszcza, nie muszę się zastanawiać, czy już jest tego, czy tego. Ciach i jest. Druga rzecz, to też przez referencję można wejść, albo przez packages tutaj klikając, to jest właśnie lista pakietów, która jest utworzona przez ten GoDoc. No to taki szybki właśnie jakie mamy biblioteki. Coś tam do jakichś archiwów, do buforów, jakieś algorytmy kompresji, jakieś tam szyfrujące algorytmy. Do SQL-a taki ogólny interfejs, implementację różnych tam sterowników trzeba sobie ściągnąć właśnie z GitHuba czy kądś tam. Jakieś kodowania CSV, Base64, o XML to takie też może się obiło o uszy. Co jest? Flag to jest pakiet, który pozwala do argumentów, czyli poleceń się dobrać. FNT to są printfy, fprintfy, czy pisanie do plików, formatowanie. HTML template, no to są jakieś takie, w ogóle nie tylko do HTML-a, jest też drugi text template, to jest do łatwego tworzenia szablonów jakichś dokumentów, w których tam fragmenty są podmieniane czymś, albo jakieś takie troszkę bardziej złożone pętle, nie pętle można robić. Jakieś tam PNG, JPG. IO pozwala otworzyć, zamknąć plik. No matematyka, sieciowe, to jest taki mocny punkt też i to jakby oryginalnie no w Google to do tego przede wszystkim to potrzebowali, czyli sieciowe zastosowania serwerowe, protokoły HTTP, parę innych, jakieś na CGI coś sobie też tam można testowo odpalać, jak chcemy na jakimś serwerku tanim coś uruchomić w Go. Operacje na ścieżkach cross-platform. Regexpy, o, dobra rzecz. No tak, w skrócie mniej więcej było tyle. Pokażę jakiś taki przykładowy pakiet na szybko. Nie wiem, może się na to tutaj. Czy to sam sobie pretenduje do streamu? Czy to jest 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 streamu? Czy
No nie, planowaliśmy z takim, co sobie kiedyś zapisaliśmy, to nie jest aktualne. Więc to, co możemy zrobić, oni na tyle szybko uploadują te filmiki, że jak teraz skończyli ten, to możemy z poprzedniego sklepu inne rzeczy. No i raczej w to, co lepszy. Albo głowę. No bo przez godzinę siedzieć po 3 godzinę jeszcze oglądać. Przecież każdym ten? Się w tej minucie. A to jest też... O tym możemy podyskutować. Ja tak szkodowuję. Odpowiem tak. Nie ma, myślę, no to jest jakaś trudność trochę w promowaniu go, że nie ma jakiegoś takiego jednego miejsca, w którym jest super lepszy, przebija wszystko inne i jest ewidentnie do tego stworzony, a wszystko klęka przed nim na kolana. Jest to język general purpose, czy ja wiem, czy Java względem C++ miała jakieś dramatyczne, była cross-platform może. No to na początku to było też takie cross-platform średnie, no ale próbowała. Więc tak jak widzę też po tym, jak właśnie go reklamują, to widzę, że autorom też specjalnie jakby trochę trudno znaleźć jakiś taki punkt, którym by tanio można go było sprzedać widowni. Ja nie jestem z Google'a i nie jestem współautorem, nie mam jakiegoś wielkiego interesu, żeby tutaj wielki PR odstawiać, więc nie będę teraz błyszczał szerokim uśmiechem jak Sergey Brin na Google I.O. Nie mam takiego w jednym zdaniu odpowiedzi. Dla mnie ma wiele zalet, tak jak mówię osobiście, kiedy zacząłem go używać, jak za jaki inny, wiem, język się nie brał, no, w pracy powiedzmy piszę w C++. Lubię go, ale go bardziej lubię i lepszy, więc no, brakuje mi czy w C++, czy w Javie, czy w Pythonie, w czym bym nie pisał w tej chwili, zawsze mi czegoś stąd brakuje. A tutaj mi nie brakuje z niczego innego. Nie jest tak naprawdę kompilowany do C++ i później jest... Nie, jest od razu do binarek. Tak, jest garbage collector. Jak na przykład wygląda te wydanie? Czy to jest tak, że już sobie mogę zaszaleć, narobić dyspozycji, czy trzeba po prostu uważać na to? Myślę, że wydajność, musi pamiętać, że Java jest optymalizowana przez kupę ludzi od wielu lat, a to staje przez grupkę zapaleńców. To jest, garbage collector to jest największy punkt, na którym C++owca trudno przekonać do języka Go. Jeśli się mu opowiada, jeśli jest diehard C++owiec, który odżegnuje się od garbage collectora, to nie bardzo jest jak z nim rozmawiać. Natomiast tak, garbage collector jest, wywołuje pewne pauzy, natomiast są prace intensywne nad polepszeniem go. W tej chwili, z tego co widzę, po tym jak wypuścili właśnie tą wersję 1.0, to główne prace skupiły się na tym, żeby go tam jakoś zrównoleglić, przyspieszyć, są jakieś patche, ten właśnie projekt google'owy używa jakiegoś takiego, jednego z tam wstępnych patchów, chyba testowali go i jakiś tam improvement sobie zauważyli. Też piszą o tym właśnie na stronie tego projektu, że jest ten garbage collector, że są te pauzy, jakieś tam mikrosekundowe, czy jak to tam jest, no ja nie używałem tak intensywnie do jakichś wielkich serwerów, więc nie mam tego w pamięci. Ale jakby oni też zauważyli, że korzyści są duże z tego języka i jeśli nie jest powiedzmy jakiś punkt, gdzie jakiś taki już ekstremalny performance rzeczywiście nam jest potrzebny, gdzie po prostu żadnej sekundy nie możemy, mikrosekundy nie możemy darować, no to warto korzystać z tego. No i tak, no, więc tak uciekam od tej odpowiedzi.
No, ze stronki głównej to właśnie oprócz przede wszystkim te dwa punkty chciałbym podkreślić, czyli listę pakietów i samą specyfikację języka. Aha, dobra, jeszcze wróć. Tu mam jeszcze jeden link, tour.golang.org. To jest na bazie tego tutaj takiego okienka. Jest taki kurs, gdzie tam są kolejne kroki, w których jest przykładowe programy, które coś tam robią z jakimś opisem, można sobie coś zmienić, coś wpisać, jakieś proste zadania, żeby się trochę oswoić z tym językiem. Następny link to jest grupa mailowa, na której dyskusje się odbywają. Jedna jeszcze stronka to jest nieoficjalna go.package.org. To jest stronka, która w tej chwili jest takim fajnym punktem, gdzie dużo jest taka spora lista różnych pakietów, które są open source'owo dostępne do Go. I ta stronka automatycznie z tych pakietów ściąga źródła i właśnie generuje dokumentację, czyli można sobie kliknąć pakiety i od razu oglądać dokumentację. Mogę też na szybko pokazać. Są klasy. To jak w tym duck typingu próbowałem opowiedzieć, klasy są, natomiast nie ma jakby takiego stricte dziedziczenia, takiego na sztywno jak w C++, ale można zrobić, jest to inna trochę technika, która realizuje to samo, czyli to się nazywa embedding tam, czyli że w ramach, że bierzemy strukturę, która już była z jakiejś jednej klasy i dokładamy do niej jeszcze kilka pól i mamy nową strukturę. Interfejs jest wspólny, więc można odpalać tak jakby było dziedziczenie, jakieś przeładowują się tam metody, jeśli przez interfejs się do nich dobieramy. Są też prywatne pola i publiczne metody, prywatne i publiczne. Czy to odpowiada w miarę, czy jeszcze jakieś pytanie? Czyli takie coś jak trajcy ogólnie, tak rzecz biorąc. Jeszcze raz? Trajcy, no to mieszkowanie. A z jakimiś innymi językami, no bo to jest w 2007 się zaczęło rozwój tego języka. Skala chyba też się zaczęła w 2007. No nie wiem, miałeś z tym skalą na przykład do czynienia, żeby to jakoś porównać, bo widzę, że jest to dosyć podobne. Ze skalą, próbowałem podejść do skali, ale w skali mnie przeraziło trochę to, co jest mi też minusem C++, czyli że tam jest nawrzucane wszystko i jeszcze trochę. I nie ma, żebyś, niby można pisać i funkcyjnie, i imperatywnie, ale w związku z tym nie bardzo wiadomo, jak w końcu pisać. Jedni trochę piszą tak, trochę tak i nie ma jednego standardowego podejścia. Ale nie pisałem, w związku z tym nie pisałem nic w skali, bo nie przebiłem się do niej. Tu też jest jakiś przykładowy właśnie pakiecik, który tam zrobiłem, jakiś algorytm przecinania poligonów. To na GitHubie mam obrazek, ale tu jest dokumentacja właśnie wygrawana przez GoDoc. Mamy indeks. No, dla prostego przykładu mam jakiś typ point, no i widzimy, jest to właśnie struct, co jest tutaj słowem zastępującym klasę, ma x, ma y i ma jakieś metody. Tu może będzie coś prywatnego, nie. No, udało mi się uniknąć jakichś prywatnych. Miał
takie pytanie, powiedzieli, że ten kod jest skompilowany do podglądu innego, możesz dać naszego na tę kombinarkę? Tak. Tu jakby też planem właśnie autorów było to, że by uniknąć dynamicznego linkowania, czyli jest wszystko statycznie linkowane w pierwszym przybliżeniu, bo okazało się, że tam chyba w Linuxie jednak z tą podstawową biblioteką jakąś tam systemową, to jednak chyba do HTTP musieli się zlinkować. No ale też to jest jeszcze na tym poziomie chyba na tyle uniwersalny interfejs tej biblioteki, że między nawet Linuxami binarki wydaje mi się, że można przenosić. Na Windowsie są to wszystko też odwołania systemowe w taki sposób, że no, można między Windowsami przenosić. No nie można przenosić między Windowsem a Linuxem, bo to jest inny system, albo między innymi plackami, to jest inna architektura, więc są natywne binarki. Jaki jest rozmiar takiej binarki, która zawiera w sobie garbage collector oraz wszystkie mechanizmy? Hello World to jest, z tego co pamiętam, albo 1 mega, albo parę mega. Z tym, że to jest między innymi ze względu na to, że tam jest też jakaś duża lista tabel unicodowych, jakichś tłumaczeń, nietłumaczeń, jakichś formatowań znaków, nie wiem. No też to pytanie się czasem pojawia i oni też mają w planach to, żeby uciąć te tablice, jeśli print ich nie użyje, ale to już jest taka specjalna analiza, no bo to string jest wrzucany, więc muszą przeanalizować, czy tam łatwo da się wyeliminować, że jakieś skomplikowane stringi nie są wrzucane, no i żeby wtedy wyciąć te tablice. Możemy to jakoś sami wyciąć, powiedzieć kompilatorowi, że nie używamy. Jeśli nie zaimportujesz żadnego input-output, to tak, to wtedy nie będzie tego, no ale wtedy dużo nie pogadasz, bo nie masz input, nie masz output. Jak wygląda debugging? Czy są jakieś plusy dla tego? Jakieś wizualne? Czy są jakieś IDs dla tego języka? W tej chwili jest też tam oficjalny support do GDB, który wyświetla tam jakieś linijki i jakieś tam dodatkowe szczegóły. Na Windowsie, znaczy to jest dość nowym jakimś GDB, więc na Windowsie słabo jest o GDB i trzeba sobie wiedzieć gdzieś, skąd ściągnąć takiego najnowszego, albo sobie samemu skompilować, życzę powodzenia. Natomiast co do IDE, to jest oficjalnego nie ma jakiegoś środowiska zintegrowanego edytora. Są pluginy, jest plugin do Eclipse'a nieoficjalny i tam coś próbują robić z tym GDB podpinaniem. Nie wiem, nie korzystam. Eclipse ma za dużo zalet, natomiast szkoda mi trzeba tracić czasu na uruchamianie go, jak coś w tym go chcę popisać. Druga rzecz, do Vima są też jakieś wtyczki, jak ktoś się fascynuje tym edytorem. Jest takie też nieoficjalne IDE, które jest tworzone właśnie specjalnie pod Go. Jest tam jakiś też support, parę rzeczy. Fajne ono jest pod względem tego, co z Go supportuje, z tych właśnie wspomagania. Natomiast jako edytor jest jeszcze taki troszeczkę kulejący, parę rzeczy brakuje, więc mi się nadal szybciej w tym Notepad plus bluzie pisze. Co jeszcze chciałem wspomnieć? Mógłbyś pokazać, jak wygląda ten test, który uruchamiałeś? Tak. Może pokażę testy do mojego tam nie ma dużo w tym teście, bo to była bardzo prosta biblioteczka.
zaplątany wizer z wykazywaniem z najczęściej odwiedzanej strony. Słucham? Z wykazywaniem najczęściej odwiedzanej strony. Mniej więcej tak się pisze testy, że importuje się bibliotekę testing, pakiet testing, tworzy się funkcję, na przykład, która zaczyna się od słowa test i przyjmuje taki obiekt testing. To jest taki klasyczny sposób testowania właśnie w Go. I potem tworzy się jakby zestaw case'ów jakichś do testów. No i tu mam na przykład jakieś tam dwa prostokąty o jakichś tam wymiarach. No i tu mam trzeci, który chcę, żeby był wynikiem, result. I potem się iteruje po tych case'ach. Odpalam sobie tutaj gdzieś, gdzie mam to? O, tu jest union, czyli tą funkcję, którą testuję. No i teraz to verify, no to chwilę temu pisałem, więc to nie jest do końca klasyczne podejście, ale to, co się dzieje w verify, to się normalnie odpala, czyli sprawdza się warunek i jakiś error się wypisuje. Jeśli error się pojawi, no to jest wtedy w tych, zamiast OK i czas wykonania, jest pokazywany error i input, który tam, jakieś dodatkowe logi, które ewentualnie można sobie wypisać. No czyli to jest, no tyle wystarczy, żeby jakiś unit test sobie napisać. Funkcja, jak jej użyć, jakiś case odpalamy i w razie błędu odpalamy error, który się wypisze w tych logach. To jakby takie podejście też wspomaga to, że łatwo się pisze dużo tych case'ów, żeby przetestować na dużo sposobów. Są jakieś książki, po polsku oczywiście jeszcze nie, jedna jest ta jakaś open source darmowa, to parę słów o coś tam się zakomitowałem do tego najważniejszego repozytorium, więc jestem dumny i rady, że jestem na liście kontrybutorów. Dlaczego ma skąd to miejscu załatwione? Z danych, które otrzymałem takimi nieoficjalnymi kanałami, to wynika, że język Go został właśnie stworzony w tym celu, żeby można było Gofra wykorzystać jako maskotkę do czegoś. Questions, no questions. To chyba tyle. Klask. Dziękuję.